Można więc powiedzieć, proszę Państwa, że oto na naszych oczach słudzy źli i nieużyteczni próbują przemienić świątynię pańską w jaskinię zbójców i zboczeńców. Czy my, świeccy, a ten portal prowadzony jest przez świeckich, wraz z wiernymi Chrystusowi i papiestwu duchownymi, biskupami i kardynałami, mamy stać obojętnie? Nie sądzę. Czy może powinniśmy sięgnąć do instrukcji, o których tak wiele się dzisiaj mówi? Co zrobić z tym problemem? Papież zwołuje synody, dziennikarze mediów katolickich zastanawiają się, co zrobić. Dziennikarze mediów świeckich, najchętniej by nas wszystkich pozamykali, i katolików, ale w pierwszej kolejności kapłanów, rzecz jasna, co chwilę ujawniając jakieś to nowe skandale, które nierzadko okazują się prawdziwe. Wiele mówi się o tym, że Kościół musi się oczyścić, przyjąć właśnie nowe jakieś zasady. I oczywiście Kościół musi się oczyścić, ale czy te zasady oczyszczania go muszą być koniecznie nowe? Czy Kościół już w swojej historii nie miał tego samego problemu kiedyś? Otóż miał. Skala była inna, bo i czasy były inne. Media były zupełnie inne, to znaczy ich nie było. Mówię bowiem o tym, że Kościół już 1000 lat temu miał konkretną odpowiedź i konkretną instrukcję, której dzisiaj tak żywiołowo podobno poszukuje. A i wcześniej niż 1000 lat temu, bo i 1600 lat temu miał już pewne podpowiedzi, jak traktować homoseksualistów w sutannach, nazywanych wówczas jeszcze wtedy sodomitami. Wtedy jeszcze YouTube nie istniał, więc wolno było tego słowa używać. Ja go też dzisiaj użyję w kontekstach cytatów, które mam dla Państwa przygotowane. Natomiast czy ten program przetrwa na YouTubie, tego oczywiście nie wiemy.